Cześć, jestem Klaudia no i już witam Was w wszystkich odpowiedziach. Podaj nazwy systematyczne tlenków na podstawie ich wzorów sumarycznych. No to mają być tlenki, no to wiadomo zaczynamy od słowa tlenek, potem będziemy tylko pisać już tyle. Tlenek. I uwaga! Tlen ma wartościowość 2, ale my tutaj tej dwójki nie mamy. Mamy ją tu. To znaczy, że musimy sobie to zrobić w ten sposób, że to jest 2 razy 2, a to jest 4. Ponieważ gdy mamy dwie wartościowości, które są parzyste, to większą wartościowość dzielimy przez mniejszą wartościowość, a wynik zapisujemy przy pierwiastku wartościowości mniejszej. Naszym sygnałem, że mamy do czynienia z tym jest to, że wiemy, że tlen ma wartościowość 2, a tej dwójki tu nie było, tylko była tu więc nie było innej możliwości. Dlatego też to jest tlenek azotu 4. Tutaj już inna sytuacja, to też jest tlenek azotu, ale tu jest dwójka z tlenu, a tutaj trójka z azotu, czyli jest to tlenek azotu 5, tak? Przepraszam, 3. Teraz tutaj mamy tlenek, tu 2, tu 7, czyli tlenek chloru 7, tu 2, tu 5, czyli tlenek chloru 5, tu 2. Tu nie ma nic, czyli 1. Zresztą wiemy, że potas leży w pierwszej grupie na układzie okresowym pierwiastków chemicznych, więc ma wartościowość 1. I tu mamy tlenek, potasu. Nie piszemy 1, ponieważ potas ma tylko jedną wartościowość. I tutaj jest ta sama sytuacja, którą mamy tu. Wiemy, że tu jest dwójka, a tej dwójki tu nie ma, tylko jest tu, więc tu musi być czwórka. Tlenek siarki 4. I jeszcze mamy coś takiego jak SO3. To znaczy, że tu jest szóstka. I wtedy mamy tlenek. Siarki 6. To takie wiem więcej, no bo nie ma akurat takiego przykładu, a często się zdarza. Dziwne. No bo tutaj tak samo. Czyli mamy tlenek. Krzemu 4. I teraz tak. Miedź ma różne wartościowości. Tu nie ma nic i tu nie ma nic. To znaczy, że ma wartościowość 2. Tlenek miedzi 2. Ok. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.